Zatrzymać mikrofon, bo ja zgaduję, tak, nie wiem, czy słusznie, że pytania będą do pana, a nie do mnie. Także ja proponuję teraz taki sprowadzić porządek, ponieważ już mamy godzinę późno. Minutę do dwóch minut na pytanie i dwie do pięciu minut na odpowiedź, dobrze? Lechu, ty jako pierwszy. Ja proponuję, żeby pytania były krótsze niż odpowiedzi. Moje pytanie jest, kto uważa pan jest mocodawcą Michnika i całej tej grupy? Siły międzynarodowe, to się tak ładnie nazywa, chociaż to nie funkcjonuje w takim oficjalnym obiegu, siły ustanowione. Nie wiadomo skąd się wzięły, ale po prostu są. Macie państwo w Stanach Zjednoczonych coś w rodzaju Ministerstwa Finansów czy Banku Narodowego Polskiego, prawda? Jest coś takiego? Jest. Kreowanie pieniądza. W czyich to jest w rękach? Co z tym można zrobić? Po prostu jest. Pojawiło się, istnieje, działa i tak być po prostu musi. Nad siłami politycznymi czy gospodarczymi, jawnie działającymi, zawsze są jakieś struktury mniej jawne, niekoniecznie zakonspirowane, ale ci ludzie nie lubią rozgłosu. I na przykład w przedwojennych polskich powieściach politycznych te procedury są opisane w ten sposób. Nie można było, nawet nie chcieli ci ludzie pisać wprost, nazywać, używać konkretnych nazw, ale często to są sytuacje opisane w ten sposób, że są wielkie zmagania polityczne, jakieś różne orientacje, walczą o władzę, coś się dzieje, a tak naprawdę wszystkim rządzi bankier. Nie bankier. Człowiek na etacie ciecia gdzieś. Dosłownie. Czyli ukryty, schowany, nikt za włamanego grosza by za niego nie dał. W Polsce zwanej ludową, po 1944 roku, osobą, która ma przemożny wpływ na Bieruta, na kierownictwo PPR-owskie, jest przedwojenny mason najwyższego stopnia, Henryk Kołodziejski. Jaką pełni funkcję? Jest bibliotekarzem Sejmu. Wypożycza książki. Prowadzi sprawozdawczość. Ktoś wypożyczył, ktoś oddał. A oprócz tego ma wpływ na władzę, czego nie widać. On się nie afiszuje. Jemu to nie jest potrzebne. Jakub Berman, który był członkiem biura politycznego, był zarządcą sowieckim w Polsce, jedynym z tych najważniejszych komunistów, który miał bezpośredni kontakt z Moskwą, który mógł i do którego mógł Stalin bezpośrednio dzwonić, nie pełnił żadnych eksponowanych funkcji. On miał funkcję bardzo podrzędną. Podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów. Jeden z kilkunastu jakichś tam wykonawców technicznych tak naprawdę pod rządem. I gdy dziennikarka już przed jego śmiercią pytała go, no ale pan z takimi możliwościami, on był wszechstronnie wykształcony, z bardzo bogatej rodziny żydowskiej, burżuazyjnej. W ogóle fenomen, bo on działał w Komunistycznej Partii Polski, był w strukturach sowieckich, a na przykład jako jedyny z tych struktur dostał zgodę Moskwy na ślub w obrządku żydowskim pod Baldachimą. Czołowy komunista, walczący z religią, ale nie z każdą. Drugie pytanie, Zygmunt. Już tylko dokończę. I pytany przez tą dziennikarkę, dlaczego on nie chciał być pierwszy, dlaczego nie chciał objąć władzy. On mówi do niej, córuś, nieważny jest ten, który jest na czele, tylko ten, który z tyłu za sznurki ciągnie. To jest istota sprawy. Tylko my ani sznurków nie widzimy, ani tych postaci, które gdzieś tam są dalej. Zygmunt, drugie pytanie. Ja mam pytanie o pana zdanie. To rzecz zdarzyła się praktycznie wczoraj. Mamy nowo zaprzysiężony Sejm. W tym Sejmie pojawiło się tak zwane ugrupowanie Kukiz 15, który wprowadził do parlamentu ugrupowania narodowe, nazywane nawet faszyzującymi. Wczoraj właśnie, w dniu 11 listopada, to ugrupowanie faszyzujące zaprosiło do polskiego Sejmu, prowadziło ich po polskim Sejmie neofaszystów włoskich i z tymi neofaszystami włoskimi oni poszli na marsz właśnie niepodległościowy. Chciałbym po prostu znać pana zdanie na temat tego wydarzenia. Tak naprawdę to nie wiem, co się dzieje w kraju. Jestem bardzo mocno oderwany, nie mam pojęcia, więc trudno mi to skomentować. To nie są wprowadzone ugrupowania narodowe, tylko cztery osoby w tej grupie, która weszła z Kukizem do parlamentu, które tak się identyfikują. Natomiast kogo zaprosili i co ci ludzie robili, po prostu nie wiem. Pierwszy raz to teraz dopiero od pana słyszę, że neofaszyści.
Skąd pan wziął tą informację? Bo się może okazać, że to jest jedno źródło, gdzie niekoniecznie musi być prawdziwe. Ale może być prawdziwe, nie wiem. Nie są zdjęcia w parlamencie. Jak nie ale to jest chyba TVN-owskie informacja. Tylko Winnicki tłumaczył to, że... Nie, to może to są... Narodowcy są też. Narodowcy są też stali, tak. Odpowiedź chyba została już udzielona, także następne pytanie, Ania. Ja mam zupełnie inne pytanie, bardziej filozoficzne. Obserwujemy przez ostatnie 200, powiedzmy, lat naszej historii następującą sytuację. Mamy te ideologie, więc najpierw była wielka ideologia rewolucji francuskiej. Potem mieliśmy wielką rewolucję rosyjską. Potem był marsz Hitlera. Nie była Hitlera. Rosyjska. No ja wiem, że nie była, oczywiście. Potem był marsz Hitlera. Teraz mamy islam, który ja również podciągam pod ideologie, które są mordercze. I ktoś na tym wszystkim zarabia. Ktoś na tych wszystkich rewolucjach zyskuje nieprawdopodobne bogactwo. I mi się wydaje, że w tej sytuacji, jeżeli chcemy rozwikłać, kto jest kto, należy popatrzeć się, gdzie jest złoto. Co się stało ze złotem polskim? Co się stało ze złotem rosyjskim? Co się stało ze złotem Bourbonów w Paryżu? Co się stało ze złotem amerykańskim? Co się stało ze złotem hinduskim? Co się stało ze złotem meksykańskim? Gdzie to złoto jest? Kto to złoto ma? Ten, kto ma to złoto, ten, który ma te wszystkie bogactwa, pociąga za te sznurki. Ale nigdy nie jest widoczny. Nigdy nie jest widoczny. Ale to nie jest tak, że wszystko można do końca ukryć. Jest zasada biblijna. Po owocach ich poznacie. Tak. Tam, gdzie są owoce, tam, gdzie to złoto się zgromadziło, przeszło tak jakby samo, cichutko, tam leży. Mhm. I w jaki sposób to widać? To jest odpowiedź na pytanie. I drugie, to jest to, co mówił Berman. Nieważne, kto stoi na czele. Tak. Tak. Gdzie jest to złoto? To jest, mi się wydaje, bardzo ważne pytanie. I również chciałam tutaj jeszcze jedną myśl rzucić pod dyskusję. Te grupy polskie, partyjne, ja się bardzo dobrze nie orientuję w tej historii polskiej, w sytuacji politycznej Polski w tym momencie, ale ja widzę, że te grupy polityczne, te ugrupowania polityczne niby się zwalczają, ale są jak gdyby rozumiane przez innych jako komunistyczne ugrupowania. Czy to nie są odłamy przypadkiem bardziej jak był odłam w komunizmie Trocki versus Lenin? Czy to nie są dwie grupy komunistyczne z różnymi, tak powiem, z różną lojalnością? Jedna grupa ma bardziej lojalność, powiedzmy, w kierunku wschodnim, a druga w kierunku zachodnim. I te grupy się ścierają w tych parlamentach i tak ja to widzę. Ale tego nie można w tej chwili powiedzieć o polskim parlamencie, bo to, co pani mówi, nie parlamencie, te ugrupowania komunistyczne to jest albo Sojusz Lewicy Demokratycznej, tak, albo partia, która zaistniała nagle niby z niczego pod nazwą Razem, która pokazuje, że jest inna, odmienna. Zakłada dużo większą rewolucję komunistyczną niż ta konserwatywna w sumie już w tej chwili komuna, ale pod nową nazwą, że my nie mamy z nimi nic wspólnego, że nastąpiło przepoczwarzenie. Natomiast nie można mówić, że cała reszta parlamentu jest w Polsce komunistyczna. Ja miałam na myśli ugrupowania polityczne w Polsce. Większość ugrupowań, oczywiście, większość ugrupowań politycznych w Polsce albo formalnie, albo rzeczywiście nie ma nic wspólnego z komuną. Ale to wcale nie znaczy, że nie to są ugrupowania jakieś tam normalne, które wyrosły z jakąś tradycją. Tu przykładem jest właśnie PSL. To jest chamo komuna. Oni po 1947 roku, gdy prawdziwy PSL został przez komunę rozbity, pozostali jako terenowy aparat władzy komunistycznej pod tą nazwą. Zachowali nazwę, natomiast to była podpora komuny w postaci terenowego aparatu administracyjnego, różnego rodzaju kółka jakieś. Mieli specjalne przywileje, byli w milicji obywatelskiej, w lokalnych strukturach UB i po roku 89 dawny aparat, który nazywał się ZSL, czyli Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, zmienił nazwę na Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli
Tak jak komuna. Urodził się i był ministrem, nie było wiadomo, co robił. Tak jak oni. Istnieli przy Mikołajczyku, prawda? A później w roku 89 tak jakby wyszli z ukrycia, przedtem ich nie było, nie mieli żadnej ciągłości. Mieli, byli, zmienili tylko i wyłącznie nazwę. Z tych ugrupowań solidarnościowych chłopskich, które się pojawiły w okresie Solidarności, czyli Solidarności Wiejskiej, Solidarności Chłopskiej, było tam ich kilka. Było sporo sensownych, ciekawych ludzi, którzy chcieli ten ruch ludowy odrodzić na zupełnie innej podstawie. Dokonali takiej próby. Objęli kierownictwo tej partii postkomunistycznej chłopskiej i chcieli ją odnowić. Natychmiast zostali spacyfikowani, wyrzuceni, rozpędzeni na cztery wiatry. Wicepremier, jeszcze kilka dni, czy do tej pory, nie wiem, czy rząd już jest zaprzysiężony? To jeszcze formalnie wicepremier, Janusz Piechociński i do niedawna szef tej partii, w roku 1991 niechcący ujawnił, o co chodziło. On mówi, nie mogliśmy ich zostawić, bo oni nas chcieli zdekomunizować. Kogo można zdekomunizować? Komunistów. To jaką oni mają tradycję? I w tym sensie partie komunistyczne czy postkomunistyczne są o różnych odmianach. Tak, Trocki, Lenin, te powiedzmy lojalność wschód-zachód. Następne pytanie, Andrzej. Ja chciałbym zapytać się pana, co pan sądzi o właśnie, czy społeczeństwo polskie jest takie nierozsądne, bo jest 89, potem mamy, wygrywa Miller 40%, Kwaśniewski jest prezydentem. Dwie kadencje. Tak, dwie kadencje, potem nawet PO, prawda, na 2007 i 2011. Czyli środki masowego przekazu mają taki wpływ, jak to się dzieje, że te wszystkie fakty, prawda, tak się fałszowanie wyborów, fałszowanie zamieszać w erze, gdzie jest internet, gdzie mamy tyle różnych możliwości innych. Jak to by pan wyjaśnił? Media nazywane są czwartą władzą, nieformalną. Ludzie przez kilkadziesiąt lat ogłupiani, oderwani od wszystkiego, nagle stają przed telewizją, przed mediami, gdzie im się mówi, że już jest wolność. Wszystko już jest normalne. I wybór polega na tym, że ich się kształtuje, tak jak konsumentów na rynku, prawda? Przez reklamy, przez działanie podprogowe, jakieś inne. Można doprowadzić do tego, że na przykład dzieci będą pożądały jakieś tam czekoladki batonika, będą wymuszały na rodzicach, bo to w kreskówkach idzie co jakiś czas, to się pojawia i to musi być dobre, skoro jest. Nie sprawdzamy składu, jaki tam jest, ile tam jest chemii. Dziecko zresztą tak nie myśli. Jest słodkie i wszyscy moi rówieśnicy to jedzą. Ja też chcę. Rodzice ustępują, kupują. Czyli media rządzą także w tym zakresie. A w polityce przede wszystkim. Tylko w Polsce po roku 89 nie ma normalnych mediów. To są te same media, które były. To są te same osoby, które często idą jeden, dwa szczeble wyżej. I cały czas mogą robić, co chcą. Mogą kształtować te postawy. Nowe media, które się pojawiają, potrzebują pieniędzy. To trzeba mieć pieniądze, żeby coś założyć. I to, co powstaje całkowicie nowe, czego przedtem nie ma, to jest taki fenomen, który pokazuje, że można właściwie śmiać się z nas, szydzić, a my to akceptujemy. To jest tygodnik nie Jerzego Urbana, Goebbelsa stanu wojennego. Się nikt nie pamięta. Ale on w pierwszym numerze tego swojego pisma, które założył z własnych pieniędzy, które zrobił opluwając innych, on to jest, bardzo dobrze to potrafi, w pierwszym numerze napisał, ja z was będę szydził, będę z was kpił, będę was opluwał, wy i tak to kupicie. I co? 800 tysięcy nakładu było? Ja pamiętam, przez kilka lat mieszkałem na Woli koło kościoła. Jeden budynek od kościoła, moja parafia. Obok był kiosk. Rano, nawet w dni powszednie, poranne msze, starsi ludzie idą do kościoła. I jakaś babcia, która idzie do kościoła, wstępuje do kiosku i prosi tygodnik nie. Pod pachę idzie z tym do kościoła. Ja się pytam, co pani robi? Dlaczego pani to kupuje? Panie, prawdę tam piszą, prawdę! Niech pan z nią dyskutuje. Co z nią można zrobić? Pół wieku ogłupiania i głupota ponad 100%. Już się tego nie naprawi. Następne pytanie. Przymusu nie było.
Następne pytanie, Jacek. Ja sobie pozwolę trochę kija szpychy włożyć, dlatego że dla mnie to, muszę przyznać, był też duży szok. Pierwsze wolne wybory, kiedy ja się poczułem oszukany po prostu w momencie, kiedy społeczeństwo odrzuciło listę centralną, a potem nasze kochane... Listę krajową. Listę krajową, tak. A potem nasi kochani przywódcy zaczęli się dogadywać z komunistami, jak sobie poradzić z tym głupim społeczeństwem. Ale mi się wydaje, że my zapłaciliśmy cenę, którą warto było zapłacić. Dlatego, że jednak nadal istniał Związek Radziecki, nadal była silna armia i my byliśmy pierwszym krajem, który odzyskał niepodległość bezkrwawo i pozwolił innym krajom pójść naszym śladem. Mi się wydaje, że nasza jest duża zasługa w tym, że później upadł mur w Niemczech, że inne kraje odzyskały niepodległość, ponieważ był dobry przykład. Komuniści, nie bójcie się, zrobicie swoje interesy, ale dajcie nam wolność. Czy to nie było warte? Mi się wydaje, że było warte tej ceny po prostu. Musieliśmy tą cenę zapłacić. Po pierwsze, cena, o której pan mówi, że był silny Związek Sowiecki, uzbrojony, że mógł tam zrobić krzywdę, jest nieprawdziwa, bo Sowieci się rozpadali. Nie dlatego powstała Solidarność, że powstała wbrew, tylko Sowieci nie byli w stanie już nad tym panować. Jaruzelski błagał o pomoc. On prosił i usłyszał, że jej nie będzie. Sowieci się umoczyli w Afganistanie, z którego nie mogli wyjść. Ponieśli potworną klęskę w postaci przede wszystkim finansowej, nie tylko prestiżu militarnego, ale finansowo. To już było takie obciążenie, że to był system niewydolny. I oni też szukali drogi wyjścia. I dla nich te kraje takie jak Polska to były wzorem. Co oni tam zrobią, jak to będzie wyglądało, my z tych doświadczeń skorzystamy. Tylko Polska, która zaczęła, tak jak pan słusznie powiedział, która była wzorem dla innych, przestała być pierwsza. Polska była krajem, z którego z ostatniego wyszła Armia Czerwona. Byli w Polsce długo. I ludzie, którzy byli ich, zostali zachowani na stanowiskach i są do dziś. W aparacie dyplomatycznym III Rzeczpospolitej jest jeszcze mnóstwo absolwentów Akademii Sowieckich, tajnych współpracowników. Radkowi Sikorskiemu to nie przeszkadzało. Polskie prawo jest takie, że jak przyzna się, że był TW, to jest czysty. Nic się nie stało. I są ambasadorami, konsulami, dyrektorami w MSZ-cie, czyli po okresie pobytu na placówkach 2, 3, 4 lata w kraju, żeby odpocząć, zmienić profesję na inny kraj i znowu są wysyłani. Kto jest ambasadorem III Rzeczpospolitej w Waszyngtonie? Kto z Państwa zna nazwisko ambasadora? Sznep. Ryszard Sznep. Jego przodek kim był? Pułkownikiem informacji wojskowej. Jeden z Polaków mieszkających w Stanach, z którym koresponduję, bardzo fajny człowiek, napisał do niego list. Wysłuchał jakiejś audycji, gdzie były wspomnienia ludzi z okresu obławy augustowskiej. Tam, gdzie kilkaset osób zostało porwanych, zamordowanych, gdzie nie wiadomo, co się z nimi stało, gdzie się podzieli, czyli wiadomo, to była obława NKWD-owska. W tych wspomnieniach ludzi, świadków tych wydarzeń, pojawiło się nazwisko Ryszarda Sznepfa, który pomagał NKWD-istom. Ten człowiek napisał list do jego syna. Tam stary Sznepf już nie żyje. Napisał do niego list, że może pan, ja pana nie obwiniam, pan jest synem następne pokolenia, ale może pan z tradycji rodzinnej, w rozmowach z tatusiem, może pan wie, gdzie oni są zagrzebani. Jakby pan to ujawnił, gdyby pan o tym powiedział, to byłby jakiś gest z pana strony, przerwanie tej tradycji rodzinnej. Sznepf mu odpowiedział na piśmie. Wyzywał go, że ja tu jestem historyk, wykształcony, ja wiem lepiej, mój tatuś był porządny człowiek, z takimi jak pan, to ja w ogóle nie powinienem korespondować i więcej nie będę. Tatuś był bohaterem, odznaczonym virtuti militari, bo dostał komunistyczne, może nawet za tą obławę suwalską. Tylko taki człowiek Polskę reprezentuje, ale to nie jest jeden przypadek, no bo jeden się wszędzie zdarzy. Ambasadorem III Rzeczpospolitej w Pradze Czeskiej jest córka Bolesława Bieruta, która nosi nazwisko Bierut, żeby podkreślić ciągłość tradycji. I tak po kolei, jak popatrzymy, to jest tylko dyplomacja, to co najbardziej widoczne. Ale w sferach finansowych, we wszystkich innych, ta stara komuna została zachowana. Wykształciła swoich następców, czyli swoje dzieci, swoich krewnych. Jeśli mówimy, że cena, którą warto było zapłacić, no to za co?
za co my tą cenę zapłaciliśmy, żeby ich utrzymać przy życiu, żeby ich nie rozliczać, żeby Polski nie zdekomunizować, nic nie stało na przeszkodzie. Jeśli w roku 89, wtedy kiedy powstawał rząd Tadeusza Mazowieckiego, wieloletniego kolaboranta sowieckiego, bo to nie był człowiek, który działał na gruncie katolickim, w organizacjach katolickich, bo Kazimierz Wierzyński, polski skamandryta, który dokonał swojego żywota w Stanach, bo po wojnie nie mógł wrócić do Polski, nazwał takich ludzi jak on katolicy w stanie łaski ubeckiej, bo to tak przecież wyglądało. I on później tworzy rząd w 89 roku, rzekomo pierwszy niekomunistyczny, w którym pierwszym wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych jest Czesław Kiszczak. Ministrem obrony narodowej jest generał armii Florian Siwicki, najbliższy współpracownik Jaruzelskiego. Jaruzelski jest prezydentem. I oni tłumaczyli, że no właśnie Związek Sowiecki silny, jeszcze istniał, jeszcze było zagrożenie, komuna była silna, to trzeba było we wszystkim ustępować. I poza tym była umowa, okrągły stół, Magdalenka, to wszystko, a umów należy dotrzymywać, jak tłumaczył Mazowiecki. Tylko w styczniu 1990 roku PZPR została rozwiązana, przestała istnieć. Nie było drugiej strony tej fałszywej umowy. W związku z tym umowa nie obowiązuje, jak jednej ze stron nie ma. I wtedy można było to zrobić. Komuna była słaba, komuna się bała, ustępowała praktycznie we wszystkim. Oni byli w panice, nie byli zorganizowani. Gdy młodzież, ludzie radykalni w polskich miastach zaczęli próbować opanowywać komitety wojewódzkie partii, czyli dobrać się do papierów, żeby nie niszczyli, bo oni to palili jawnie, to było widać. Co zrobił rząd Mazowieckiego? Do czego się przyznał także Bronisław Komorowski, który był wtedy wiceministrem obrony narodowej? Do wysyłania ZOMO na polską młodzież, że oni są z tego dumni, bo powstrzymali tych niecnych radykałów. Nie było zagrożenia ze strony sowieckiej. Sowieci nas mieli już wtedy głęboko gdzieś, bo mieli własne sprawy, żeby przetrwać, żeby przeżyć ten rozpad w miarę na tyle dobrze, żeby coś z tego uratować. I Polska dla nich już była całkowicie stracona. Teraz mogliśmy bardzo dużo, a nie zrobiliśmy. Następne pytanie, Zygmunt. Ja bym znowu wrócił do tego nowego Sejmu. Jakby pan scharakteryzował te siły, które teraz obecnie są w Sejmie, które są najbardziej, ja wiem, godne zaufania, czy jak by pan scharakteryzował te siły, które obecnie są w Sejmie? Parlament po raz pierwszy po roku 89 wygląda tak, że jedno ugrupowanie ma pełnię władzy, czyli ma większość bezwzględną, może tworzyć własny rząd, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Jest prezydent wywodzący się także z tej formacji, czyli nie ma możliwości, praktycznie jest to niemożliwe, żeby na linii rząd-prezydent był jakieś nieporozumienie. Nie ma większości konstytucyjnej, czyli nie można zrobić tego, co po tylu latach powinno się zrobić, czyli zreformować państwo od góry, stworzyć nową konstytucję, która cały ten porządek dotychczasowy, porządek Kwaśniewskiego, Geremka i innych przewróci. Ale to nie znaczy, że nie można nic zrobić. Można w takim razie oddolnie, przez parlament, przez rząd, doprowadzać do rozmontowania tego systemu przez uchwalanie nowych ustaw. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ta władza nie zrobiła nowego kodeksu wyborczego, nie dokonała reformy sądownictwa, nie dokonała reformy tajnych służb, reformy Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie Bronek Komorowski rządził, rozdawał tych generałów na lewo i prawo. Mamy ich więcej niż ruskich sierżantów w tej chwili. Nie wiadomo, co z nimi zrobić, ale nie mamy armii. To wszystko jest przed tym nowym rządem. Cała reszta ugrupowań w parlamencie tak naprawdę, przynajmniej w tej chwili, niewiele się liczy, bo ich głos, czy w tą, czy w tamtą, nic nie znaczy, bo to ugrupowanie, tak jak powiedziałem, ma większość całkowitą, tworzy rząd, ma poparcie parlamentarne, czyli każdą tego typu ustawę może przeprowadzić przez parlament, nawet gdyby był sprzeciw innych, ale nie będzie takiego. Myślę, że część z tych ugrupowań, czy część posłów, która jest w ugrupowaniu nierządzącym, te reformy poprze i będzie za tym. Czy to jest dobrze, że to tylko nie mają, tak powiem, kontroli? Kontrola zawsze jest. Nie, kontrola zawsze jest. Po pierwsze, to co się dzieje, to jest jawne. Nie można przeprowadzić ustawy, zgłosić projektu, procedować i tak dalej, tak żebyśmy nic nie wiedzieli.
będzie jakiś tam nacisk, jakaś opinia publiczna, która na ten temat będzie miała coś do powiedzenia. Ale przede wszystkim trzeba zdecentralizować media. Telewizja nie może być państwowa w sensie ugrupowania, które zdobywa władzę, bo za każdym razem nie będzie nasza, bo każda władza się degeneruje. Nawet najlepsza może tego nie chcieć, ale przez posiadanie władzy zaczyna się degenerować. Jeden z polskich wielkich myślicieli, profesor Felix Koneczny, napisał kilkadziesiąt lat temu, do głowy mu nie przychodziło, że takie rzeczy będą jak teraz, że celem rządu staje się trwanie przy władzy. Przede wszystkim. I to jest tragedia, bo rząd, władza to jest misja, to jest jakaś oferta dla społeczeństwa, że skoro zostaliśmy wybrani, obdarzeni zaufaniem, to robimy wszystko, żeby wasz byt poprawić. Natomiast nie może być tak, że walczymy tylko o to, żeby po raz drugi być wybranym. I nawet miłościwie nam panujący Bronisław Komorowski też się na tym oszukał. On myślał, że on na 10 lat jest, mieszkanie wynajął na 10 lat, wszystkiego się pozbawił, nie ma gdzie mieszkać, musiał sobie sam wynająć jako kancelaria prezydenta mieszkanie, bo go to zaskoczyło. Władza, która rządziła, czyli PO-PSL, byli święcie przekonani, że następne 4 lata mają po prostu prawie że zagwarantowane, że będzie można za sobą zacierać ślady. A celem władzy powinno być coś takiego, że zostawiają kraj w lepszym stanie niż zastali i opinię, jaką zyskują przez te 4 lata, mają lepszą niż poprzednio. To wtedy rzeczywiście jest walka o władzę w tym sensie jak najbardziej pozytywną. Ale nie po to, żeby zdobyć państwo i je wykorzystywać dla siebie, bo to zawsze degeneruje. To nie jest źle, że rządzi jedno ugrupowanie. To jest bardzo dobrze. Przynajmniej w polskiej sytuacji. Wyobraźmy sobie teraz parlament, który składa się z partii 5-10%, gdzie jest koalicja iluś tam ugrupowań i co się między nimi dzieje? Kłócą się w środku o co? O stołki. O podział łupów. To jest to, z czego zasłynął ten właśnie PSL. Oni wchodzą do koalicji, czy to z komuną, czy z PO, wszystko jedno, ale Pawlak przychodził z listą. Jak nam data tu tego, to my weźmiemy tu tego i jeszcze byście tu dołożyli, a to byśmy sobie jeszcze wzięli, to my będziemy waszym koalicjantem. A to, co się będzie działo w kraju, to ich naprawdę nie obchodziło. Jeden z ich głównych polityków, szef klubu parlamentarnego, poseł PSL Jan Bury, ma ksywę w Sejmie i nie tylko, Sztaba Złota. To jest ksywa mafijna. Tak się gangsterzy nazywają. Złoty Ząb, Krzywy tam Bolek albo coś, albo Sztaba Złota właśnie. Jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie, następne. Wcześniej pan napomknął o młodych ludziach i o internecie. To złapało moją uwagę. Byłem w tym roku w Polsce i miałem rozmowę z młodym właśnie człowiekiem, który rozmawialiśmy, on pytał się, jak jechałem i tak dalej, no mieliśmy trochę czasu, więc nie powiedziałem, on pytał się, był bardzo ciekawy, jak w Stanach i co jak mu się dzieje. No i ja się zapytałem jego, co u was się dzieje, jak wy to widzicie, on więc właśnie mi powiedział, wie pan co, on mówi, my mamy tu taką teraz piękną rzecz, co jest internet. I właśnie dał przykład o telewizji też, że jakiś tam był wypadek na meczu i w telewizji podali pieniędzy władzą, to jeszcze było przed tymi teraz ostatnią zmianą rządu. I w telewizji podali coś takiego, co po prostu się nie zgadzało i oni mówi szybko wskoczyli w tym mieście, to był Poznań czy coś, na internet, no i podali sobie tą prawdę tych świadków między młodymi ludźmi, jak to faktycznie było i to się całkowicie nie zgadzało, to więc oni raz szybko się zebrali, poszli tam i podzwonili po telefonach i na telewizji odwołali, to wyprostowali. No więc mówiąc krótko, jak pan widzi przyszłość tych młodych ludzi, oni są naprawdę troszkę mają, ale jak pan widzi tą przyszłość pozytywnie? Jak najbardziej pozytywnie, trzeba robić wszystko, żeby im pomóc. Polska jest opóźniona w rozwoju w wielu dziedzinach. Jest tak, że starsze pokolenie, takie starsze ode mnie, czy nawet moje, albo w sposób ograniczony korzysta z internetu, czyli to jest praca, schematyczne nam działanie, to co robimy, do czego to służy, z reszty nie potrafią, ale duża część tego starszego pokolenia w ogóle nie ma internetu.
wie, że jest, ale im to nie jest potrzebne, nawet z komórką mają problemy, znaczy z dziećmi, z wnukami, tam dwie minuty rozmowy, już z wiadomością tekstową zaczyna być problem, bo to muszą być duże literki czy coś, nie potrafią używać narzędzia, które jest tak wszechstronne jak komputer. I dzisiaj jak jest na przykład, nie teraz, nie ten, bo ten był normalny, bo już nie było poleceń bicia, robienia awantur, prowokacji, ale poprzednie marsze tak wyglądały, że telewizja na bieżąco pokazywała bandytów w kominiarkach, którzy tam rzucają racę w tłum, którzy rozrabiają, rzucają kostką brukową, ale ci młodzi ludzie wszyscy przychodzą na marsz z telefonami, z aparatami cyfrowymi i wszystko idzie od razu w sieć. Nagrywam i puszczam. Człowiek, który nie jest na marszu, który gdzieś jest daleko, gdy ma dostęp tylko do telewizji, wie, że wyszła grupa bandziorów, faszystów, która powoduje destrukcję państwa. A z drugiej strony wchodzi, ogląda i patrzy. Ludzie z dziećmi, z rodzinami, z wózkami, normalni, nie jacyś tam bandyci, zachowują się normalnie, a to, co się dzieje, to są prowokacje zewnętrzne. Dlaczego mówię prowokacje? Ci, którzy robili te tak zwane zadymy, jak to się w Polsce nazywa, czyli dokonywali tych aktów, które były powszechnie potępiane, pokazywane w telewizji, mieli takie same kominiarki, co jest ciekawe. I te kominiarki to nie były takie zwykłe, to się kupuje po tam 30-40 zł w sklepie, tylko po kilkaset. Wszystkie w tym samym kolorze i wszystkie, które służą formacjom policyjnym. W dodatku, no wiadomo, jak się rzuca kostką, racami, jak się biega, to człowiekowi jest gorąco, więc rozpinali kurtki. A pod kurtką kamizelka policja. To co to za uczestnicy marszu, którzy są z jednolitej formacji, którzy przychodzą napić się wody do suki policyjnej, gdzie otrzymują następne rozkazy i to później to nagrywane. Idzie facet, tak właśnie ubrany, zapala racę, rzuca w tłum, a następnie z drugiej strony jest atak policji na bandziorów, którzy chcą ludzi spalić żywcem. Tylko teraz to już można pokazać. I to zaczyna być pod kontrolą. Młode pokolenie bardzo dobrze rozumie. Najważniejsze jest to, tak, pokolenie na przykład mojego syna czy moich dzieci, oni telewizji nie oglądają, bo telewizja kłamie. Ona chce coś wiedzieć, to przeleci ileś tam serwisów, także zagranicznych, i patrzy, co mówią ci, co mówią tamci, co pokazują ci, co pokazują tamci. Ja mu nie muszę mówić, że oni oszukują. To on mnie edukuje, bo on widzi więcej, jest szybciej w tym zorientowany, jest lepszy. On mi pokazuje, a tego nie widziałeś, tego jeszcze nie czytałeś, tu nie sprawdziłeś, tu jeszcze jest. I to jest dzisiejsze młode pokolenie. Kiedyś człowiek, który mieszkał głęboko na prowincji, oderwany od wszystkiego, nie miał z tym kontaktu. A dzisiaj nie ma z tym problemu. Technika cyfrowa jest kapitalnym narzędziem do organizacji społeczeństwa, do samoorganizacji oddolnej. Czyli jednak siła postępu. To jest siła postępu. To jest tak jak nóż i widelec. Można używać do zarżnięcia kogoś, napadu na ulicę, ale można tym ładnie jeść. Mamy tutaj i oni wiedzą, jak to można wykorzystać. Pytanie od młodego pokolenia. Andrzeja. Tutaj, panie Leszko, Andrzej nad Miłomi. Miałem, przygotowałem chyba z 5 pytań, ale podejrzewam, że mnie zjedzą, jeżeli najważniejsze. Spróbuję jedno, które bardziej może... Nie może dostaniesz kostką brukową. Tak, tak. Ja jako nastolatek się wychowałem na książkach i programach Bogusława Wróżyńskiego. Natomiast teraz po paru latach, znaczy po parunastu latach od tego czasu zaczynam bardziej trzeźwo to patrzeć. Domyślam się, że człowiek historii miał program autorski w telewizji polskiej. Dlatego bardzo zacząłem to kwestionować. Chciałem się zapytać, jak pan widzi dorobek prawnika z wykształcenia, o ile wiem, Bogusława Wołoszańskiego, i jak pan po prostu widzi jego programy. Czy tam one były cenzurowane, czy on miał swoją jakąś tam własną bardziej wolność w tym? To są bardzo ciekawe i bardzo dobrze zrobione programy, natomiast to jest człowiek bardzo poprawny politycznie. On pewnych rzeczy nigdy nie rusza. Nawet słownictwo, jakiego używa. On powie zawsze Związek Radziecki, chociaż jest oczywiście po drugiej stronie. To jest człowiek, który był oskarżony publicznie o współpracę z tajnymi służbami, który od wielu lat ma dostęp do tych mediów, które są reżimowe. I ludzie z inni, którzy są profesjonalnymi historykami, mają bardzo dużo do powiedzenia, nigdy by do telewizji nie byli wpuszczeni, nawet do audycji. Ile razy państwo widzieli na przykład Cęckiewicza w audycjach telewizyjnych, w jedynce czy w dwójce, czyli w tej państwowej telewizji, prawda? Był kiedykolwiek gdzieś? Dali mu prawo głosu? W internecie tak, no właśnie dlatego mówię. To jest narzędzie, z którego równolegle możemy korzystać.
Ja w Polskim Radiu w audycji na żywo byłem ostatni raz w 2001 roku. To była audycja o Jedwabnym, gdzie cztery osoby miały czas godzinę. Ja wiedziałem, że jest prowadzenie przez dziennikarkę, będą tam w trakcie jakieś pytania, będzie jakieś zakończenie, czyli praktycznie jeśli cztery osoby, to będziemy mieli mniej więcej po 10-12 minut, a reszta to będzie ten czas techniczny na wszystko. I tam miały być po 2-3 wejścia krótkie, każdego z nas, ale zrozumiałem, że jak wejdę raz na 5 minut, to już więcej nie wejdę. Więc jak się dorwałem do głosu, tak jak tu ja u Państwa, powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia i co się stało. Wyłączyli mi głos. Ale ja już wszystko powiedziałem. Natomiast nigdy więcej się już nie pojawiłem. Dziękuję bardzo i ja pozwolę sobie jeszcze ostatnie pytanie zadać, skorzystać z przywileju, że jestem przy mikrofonie. Chciałem nawiązać do pytania, które zadał Lechu. Wspomniał Pan o tym wpływie sił międzynarodowych. Jaka Pańskim zdaniem jest szansa na to, że którakolwiek z sił politycznych na polskim rynku jest wolna od tych wpływów? A, sam bym chciał wiedzieć. No to nie jest takie proste, sam bym chciał wiedzieć. To znaczy będziemy patrzeć i jakie działania będą podejmowane, a jakie będą zaniechania. Natomiast te wszystkie wielkie siły, tak samo jak wszystkie wielkie imperia, mają to do siebie, że uważają się za niezniszczalne i za wieczne. I nagle przychodzi coś, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo kiedy, i wielkie imperium, które miało trwać, przestaje istnieć. Wielkie organizacje, ugrupowania, ideologie, które miały być trwałe, przestają istnieć. Co nie znaczy, że w ich miejsce nie przyjdą nowe, jeszcze gorsze. Ale to jest wtedy szansa dla nas. Pracować na rzecz upadku tych, które są złe i wytwarzać instytucje, organizacje nasze, które będą spełniały nasze oczekiwania. No ale to, jak jest internet, to jest możliwość informacji. Trzeba walczyć o to, żeby nam tego nie zabrali. A w Europie to są wielkie naciski. Unia Europejska uważa, że obywatel nie może myśleć sam, bo może zbłądzić. A mędrzec europejski Wałęsa powie im, jak mają iść w którą stronę. No tak, ale biorąc pod uwagę to, że są te siły, ja podejrzewam, że w każdej sile politycznej jest część członków, którzy uważają, że to jest nasze, a góra jest sterowana przez, jak pan powiedział, siły międzynarodowe. Jak znaleźć to, które jest nasze, naprawdę nasze? Nawet jeśli nie ma tych, w tych ugrupowaniach, jeśli byłyby całkiem czyste, to i tak wśród polityków jest takie powiedzenie, że każdego można kupić. To jest tylko kwestia ceny. I to się niestety w znacznym stopniu sprawdza, że często ludzie normalni... Ja znałem wiele osób, które później były na wysokich stanowiskach z różnych ugrupowań, które się po prostu skompromitowały. Nigdy bym teraz nie podał ręki. Ale znałem ich kiedyś jako ludzi młodych, bardzo ideowych, zaangażowanych, gdzie nic nie sprawiało wrażenia, że mogą być inni. Kiedyś pamiętam, spotkałem takiego byłego kolegę, znaczy on mnie spotkał. Ja szedłem ulicą, przechodziłem przez przejście dla pieszych, zatrzymuje się samochód, otwierają się drzwi i on mnie woła, czy mnie pamiętasz, czy mnie poznajesz. Ja mówię, tak, no pamiętam, poznaję. Akurat to było po aferze, że mienie znacznej wartości przeszło w jego ręce i go pytam wprost, mówię, jak mogłeś to zrobić? Ty, no przecież byłeś ideowcem. On mówi, a co? Ale teraz ja i moje dzieci i moje wnuki będą miały co jeść. Mówi, już na długo. A ty co? Obraził się, wsiadł do samochodu, nie byle jakiego, i pojechał. Niestety, no. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim przybyłym. Teraz pan Leszek jest do prywatnego.